Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Fundacji Będzie Dobrze oraz Stowarzyszenia dla Miasta. Od razu chciałam usprawiedliwić nieobecnego prezesa Tomasza Michałowskiego. Z racji jego wyjazdów służbowych nie mógł uczestniczyć, ale oczywiście prężnie nas wspiera w naszej działalności i serdecznie Państwa pozdrawia. Dzisiaj na konferencji prasowej obecni są z mojej prawej strony pani Joanna Wąsowicz-Zagórska, bardzo zaangażowana w pracę od samego początku, od pracy przy budowie domu w Trzeczewinie. Pan Tomasz Strachanowski z Fundacji Będzie Dobrze oraz radny miasta Nowego Sącza Maciej Rogusz, który również wspiera naszą działalność, a także jest zaangażowany w nasz innowacyjny konkurs Menadżer Roku, o którym też będzie dzisiaj mowa. Dzisiaj na konferencji prasowej będziemy prosić Państwa o wsparcie jeszcze przy końcowym etapie, tak naprawdę wykończeniu budowy domu w Trzeczewinie, a także opowiemy o drugiej edycji już konkursu, innowacyjnego konkursu Fundacji Będzie Dobrze, Menadżer Roku 2. Proszę Państwa, mnóstwo rzeczy udało się nam już zrobić, ale jeszcze mnóstwo pracy przed nami. Na dzień dzisiejszy budowa znajduje się na etapie już praktycznie wykończenia. W tym tygodniu, jeśli pogoda pozwoli, zostanie rozłożone ogrzewanie podłogowe, a jak tylko przestanie padać, zaczną być robione wylewki w środku. Bardzo dużo udało się nam uzyskać dzięki hojności sponsorów. No, myślę, że nikt nie wierzył, że ten projekt uda się zrealizować jeszcze w tych ciężkich czasach pandemii, kiedy naprawdę pieniędzy wszystkim brakuje. A jeśli chodzi o hojność sądeckich firm, poszczególnych darczyńców, to naprawdę nieraz człowiekowi kręciła się łza w oku, patrząc na to, jak ludzie z serca czy przychodzili pomagać, czy ofiarowywali materiały budowlane. Nawet taki przykład. Teraz, kiedy steropian poszedł trzykrotnie w górę i był materiałem bardzo deficytowym na rynku, nie dość, że udało się nam go uzyskać w ciągu jednego dnia, no to jeszcze nie zapłaciliśmy za niego praktycznie w ogóle. Ale Szanowni Państwo, to jeszcze nie koniec. Jeszcze mnóstwo prac nas czeka. Na dzień dzisiejszy sądeckie firmy wykonały podłączenia elektryczne czy hydrauliczne, ale w dalszym ciągu nie mamy materiałów do wykończenia typu gniazdka, lampy, panele, płytki do łazienek, płytki na posadzki. Brakuje nam też drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych, pokojowych, farby. Udało się nam uzyskać. No, z zewnątrz to fajnie wygląda. Jak Państwo wejdziecie na stronę Fundacji Będzie Dobrze, elewację mamy zrobioną. Może te prace nie są prowadzone tak stricte po kolei, ale łapaliśmy, jeśli tak można powiedzieć, co się da. Czyli zgłosiła się firma, która akurat skończyła gdzieś budowę niedaleko, mieli tygodniowy przestój, no to nie czekaliśmy na robienie środka, tylko robiliśmy elewację na zewnątrz. Mnóstwo pieniędzy jeszcze na pewno będzie potrzebnych, mnóstwo już zainwestowaliśmy, mnóstwo udało się nam pozyskać materiałów czy firm do pracy, które nie pobierały za to żadnych wynagrodzeń. Ale bardzo prosimy jeszcze raz wszystkich mieszkańców Nowego Sącza i okolic, pomóżcie nam dokończyć ten projekt. Pomóżcie nam w tym, żeby pani Dorota, myślę, że może się nam uda, opatrzność od samego początku czuwa nad nami, żeby pani Dorota te święta ze swoimi dziećmi, cudownymi dziećmi, spędziła już w nowym domu. Dziękuję. Szanowni Państwo, na stronie Fundacji Będzie Dobrze będzie umieszczone, cały czas jest umieszczone konto do wkładu, a także link do zrzutki prowadzonej na rzecz pani Doroty. Można oczywiście, będzie też spis tych właśnie wszystkich rzeczy, które tutaj pani Joanna powiedziała, które nam są potrzebne. Można się zgłosić, można zadzwonić, można napisać. Prosimy serdecznie o wsparcie. Pomóżmy rodzinie pani Góra te święta spędzić w nowym domu. A ja oddaję teraz głos panu Tomaszowi Strachanowskiemu, który opowie o konkursie Menadżer Roku 2. Dzień dobry. Proszę Państwa, Fundacja Będzie Dobrze prowadzi swoją działalność statutową w kilku obszarach. Jednym z nich jest edukacja. W zeszłym roku szkolnym, w zeszłym roku kalendarzowym było to, udało nam się po raz pierwszy pozyskać grant województwa małopolskiego
na przeprowadzenie konkursu ekonomicznego dla młodzieży szkół średnich z terenu województwa. W zeszłym roku w konkursie uczestniczyło 16 szkół, 36 zespołów, łącznie setka uczniów, którzy wcielali się w dyrektorów firmy w oparciu o platformę internetową, która symuluje przedsiębiorstwo. Młodzież podejmuje decyzje, ucząc się prowadzenia firmy, analizy rynku, analizy finansów, zatrudnienia pracowników, sporządzania oferty. Miło mi jest poinformować, że druga edycja odbędzie się. Już wystartowała nasza strona internetowa z aktualnościami i od 20 września przyjmujemy zapisy. A mówimy o tym w Nowym Sączu, dlatego że Fundacja Będzie Dobrze ze Starego Sącza chciałaby, aby młodzież ze szkół sądeckich i powiatu nowosądeckiego wzięła w tym udział aktywniej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku dwie szkoły reprezentowały nasz region, łącznie cztery zespoły, w tym jeden znalazł się w finale. Mamy partnerów, którzy wspierają nas. Są to zarówno instytucje, jak sam marszałek województwa, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krakowski Park Technologiczny, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju z Warszawy, a patronem honorowym objął nasz konkurs radny Nowego Sącza Maciej Rogusz, który również ufundował w zeszłym roku nagrodę dla najlepszej drużyny z naszego regionu, czyli z Nowego Sącza, i miejmy nadzieję, że w tym roku również taką nagrodę ufunduje i będziemy zachęcać młodzież naszego regionu, żeby bardziej aktywnie w konkursie wzięła udział. Przypomnę, menedżer roku, to jest adres internetowy naszej strony, już są tam aktualności i plan pracy. Konkurs odbędzie się w dwóch rundach. W rundzie pierwszej eliminacyjnej młodzież będzie konkurować ze sobą w wylosowanej branży gałęzi gospodarki, a finały odbędą się online w ciągu dwóch dni w grudniu. Zapraszamy młodzież szkół średnich, zespoły trzyosobowe z opiekunem. Proszę sobie znaleźć opiekuna i zapisywać się przez naszą stronę. Formularz będzie, jeszcze nie jest aktywny, będzie aktywny od poniedziałku. Szanowni Państwo, dzisiejsze iście ekstremalne warunki atmosferyczne nie studzą naszego zapału dotyczącego właśnie wspólnego działania. Działania, tak jak Pan Tomasz wspomniał, przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy wchodzą w to życie dorosłe. Ten projekt, ten program jest właśnie skierowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i właśnie naszym zadaniem, naszym takim wspólnym działaniem, który chcemy skierować do tych uczniów, jest to, aby oni się nauczyli podejmować trudne decyzje już na tym takim pierwszym etapie dorosłego życia, które kiedyś na pewno zaowocują w przyszłości. Doskonale wiemy, że prowadzenie działalności, prowadzenie firmy, podejmowanie takich ciężkich, trudnych, ekonomicznych decyzji na pewno przysporzy im więcej odwagi, pogody ducha, bo trzeba również zauważyć to, że mimo, że jest to bardzo taki prestiżowy program, jest to również zabawa, czyli po prostu uczymy się dorosłego życia poprzez dobrą zabawę. Ja niezmiernie się cieszę, że już po raz drugi mogę objąć patronatem tak wielką akcję, bo tak jak Pan Tomasz wspomniał, jest to akcja skierowana na całe województwo małopolskie. Myślę, że prestiżu tutaj dodaje przede wszystkim również informacja ta, że współpatronuje jej i bardzo ją wspiera marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Zawsze mamy ogromne wsparcie od
pana marszałka i myślę, że to się również nie zmieni. Także jako radny miasta Nowego Sącza właśnie z tego miasta przede wszystkim chciałbym zachęcić szkoły z Nowego Sącza do wzięcia udziału w tym fajnym, bardzo prestiżowym programie. No i myślę, że tak jak w tamtym roku budził, jakby był on taki naprawdę tutaj popularny wśród młodzieży, to przez kolejne lata będzie on jeszcze bardziej się rozwijał i faktycznie ci uczniowie wyniosą coś pożytecznego z tego właśnie programu. Szanowni Państwo, 26 września bieżącego roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 17, to jest osiedle Poręba Mała, organizujemy piknik patriotyczny, piknik z tradycją, który będzie skierowany do mieszkańców Nowego Sącza, ale również całej Małopolski, bo przypomnę, że środki pozyskaliśmy z mecenatu małopolskiego z Fundacją Karpacka Manufaktura. Co będzie się działo na owym pikniku? Zapraszamy rycerzy ze Starego Sącza, stowarzyszenie, które przeniesie nas w czasy średniowiecza, czyli typowe obozowisko średniowieczne. Do tego kuchnia średniowieczna. Będzie można smacznie spróbować tego, czego kiedyś w dawnych czasach po prostu nasi przodkowie próbowali. Do tego oczywiście inscenizacja walk rycerskich, pokaz broni, pokaz całego tego umundurowania. Do tego koła gospodyń wiejskich, czyli jakby kładziemy nacisk na tę kulturę, tradycje, smaczne jedzenie, oczywiście śpiewy patriotyczne, które będą nam tutaj jakby towarzyszyć, a na końcu robimy taką potańcówkę dla mieszkańców, w cudzysłowiu, kapela Fajni tutaj nas będzie wspierała. Także serdecznie zapraszam, bo jest to taki innowacyjny program, innowacyjne wydarzenie, które chcemy wprowadzić tutaj w Nowym Sączu, więc myślę, że warto będzie po prostu wziąć udział.